Dzień dobry Państwu. Gościem rozmowy przy oknie jest dziś Martyna Wilk, ekspert do spraw bezpieczeństwa cyfrowego. Witam panią. Dzień dobry. Czy panią nie zaskakują widoki, które są teraz na porządku dziennym? Młoda para siedzi w kawiarni, każde z nich wpatrzone w smartfona. Siedzi para w parku na ławersce z tabletem w ręku, każdy oddzielnie coś tam szuka. Mało tego, już dzieci nawet teraz mają trochę więcej czasu. Każdą wolną chwilę. Wpatrzone smartfona. Uzależniliśmy się od mediów społecznościowych i od internetu kompletnie? Muszę odpowiedzieć nie, bo niestety to mnie nie dziwi kompletnie, i to wskazuje na to najbardziej, że rzeczywiście jesteśmy bardzo uzależnieni. Pamiętam taką rozmowę sprzed wielu lat z panem Marcińskim, który był liderem cyfryzacji w Polsce. To jest taka osoba, w każdym kraju Unii Europejskiej jest inny lider. I on wspominał swoją historię, przygodę m, pracy z informatyką generalnie. To jest człowiek, który w latach już 50., -tych, 60. -tych w Polsce tworzył podwaliny pod informatykę i mówił, że przeraził się w takim momencie najbardziej na temat tego, dokąd zmierzamy w świecie cyfrowym, kiedy urodził mu się pierwszy wnuk i wszedł po prostu do mieszkania, w którym był już od dłuższego czasu ze swoją rodziną i zobaczył taki kadr swojego wnuczka, który miał kilka miesięcy. I zobaczył, że wokół niego jest pięć, sześć różnych urządzeń cyfrowych i jest tylko jednym człowiekiem w tym całym pomieszczeniu. I zdał sobie sprawę wtedy z tego, jak dużo jest cyfrowych urządzeń wokół nas, a jak mało jest ludzi. I dlatego nie dziwi mnie to, że siedzimy bardzo mocno wpatrzeni w te różnego rodzaju ekrany, co rzeczywiście jest bardzo trudną sytuacją. Mam wrażenie, że my wciąż nie umiemy też o tym dokładnie rozmawiać, dokąd to zmierza, co z nami. To robi, że patrzymy się wciąż w ekrany tele, telefonów, telewizorów, bo to nie tylko smartfon, nie tylko komputer. Telewizor też jest takim zjadaczem czasu, naszego wzroku, naszej uwagi. Tak, to jest, to jest coś, co mnie niestety nie dziwi, z racji tego, że to długo obserwuję, ale niepokoi mnie to. I niepokoi mnie też to w wymiarze międzypokoleniowym, w dość nietypowy sposób. Mam wrażenie, że osoby starsze mają poczucie, że one są dalsze Wykluczone. od tych ekranów. Wykluczone to jest jedno, ale są dalsze od ekranów, to znaczy mają mniejszy problem z ewentualnym uzależnieniem od nich, mm -hmm. a to niekoniecznie tak jest. No właśnie wczoraj mówiliśmy o dialogu społecznym, prawda? No to jak ten dialog ma wyglądać między pokoleniowy, skoro mm -hmm. młodzi wpatrzeni w ekran na no starsi. Chociaż i starsi są tacy, którzy siedzą całymi dniami przy tak, komputerze. Tak, to jest, to jest prawda. My często kiedy mówimy o uzależnieniu od internetu, ja staram się troszeczkę rozmawiać więcej w kontekście uzależnieniu od ekranów w ogóle, bo proszę zwrócić uwagę na to, że. Być może, rzeczywiście, wciąż więcej starszych osób patrzy nie tak bardzo w smartfon, ale mocno patrzy w po prostu telewizory klasyczne. I tam ucieka wzrokiem, mhm. tam ucieka przed rozmowami z, z dziećmi w swoim domu, z wnukami, które może na chwilkę przyszły w odwiedziny. Ale rzeczywiście jest coś takiego, że ten niepokój, że nowe technologie, te właśnie smartfony, tablety nas odciągają od siebie jest jak najbardziej zasadne, bo rzeczywiście to, o czym Pan wspomniał na początku, te scenki, że e, siedzi młoda para, wydawałoby się, że na randce, ale nie wiadomo z kim no na randce są, bo niekoniecznie ze sobą, to, to musi budzić niepokój. Natomiast z drugiej strony to też jest ciekawa rzecz, która m, bardzo wyszła mocno przy okazji pandemii, kiedy pytano młode osoby, nastoletnie osoby na całym świecie, jak one się czują w pandemii, w tym zamknięciu, w lockdownie, w tym ograniczeniu do świata tak naprawdę tylko cyfrowego? Bardzo wiele młodych osób mówi, że dzięki internetowi czują się bliżej innych ludzi, czują się mniej samotne, bo tam w tym świecie cyfrowym mają tak samo realne, ważne dla nich relacje, przyjaźnie, jak w świecie zewnętrznym. Myślę, że to jest bardzo trudne do uwierzenia już dla mojego pokolenia osób 30, plus, dla starszych osób tym bardziej. Natomiast myślę, że też warto pogodzić się z tym, że jest jakaś ogromna zmiana w nas cywilizacyjna i rzeczywiście dla młodych osób ten internet niekoniecznie musi być pozrywaniem więzi i doprowadzać do tego, że nie będziemy się jako ludzie słuchać, ale rzeczywiście jest jakaś ogromna zmiana tego, jak ze sobą rozmawiamy. Miejmy nadzieję, że w okresie wakacji przynajmniej, jeśli mowa o młodym pokoleniu, trochę się odspawa od tych urządzeń. Absolutnie tak, miejmy taką nadzieję. To teraz dzięki tym mediom społecznościowym, dzięki internetowi, właściwie każdego dnia jesteśmy bombardowani tysiącem, jak nie milionem różnych informacji, często bardzo na ten sam temat, a się okazuje jakże różnych. Chcę zapytać Panią, jak odróżnić ziarno od plew, czyli informację nazwijmy to prawdziwą, choć dla wielu będzie to y, trudne do zdefiniowania, od tego fake newsa. Bardzo trudne pytanie. Nie do odpowiedzi w kilka minut, ale postaram się. Na pewno to, co nam musi przyświecać, przyświecać to jest to, żeby mieć świadomość, że rzeczywiście jest tak, jak Pan mówi. To znaczy, że każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami z, każdych, z, z każdej strony. Mówi się, że tak szacunkowo każdy z nas w ciągu doby musi poradzić sobie, nasz mózg musi poradzić sobie z kilkoma tysiącami informacji, mniej znaczących, bardziej znaczących. Natomiast to już nam obrazuje, jak duży to jest wysiłek dla naszej głowy, żeby poradzić sobie z treściami, które do nas docierają. Fake newsy są zjawiskiem bardzo popularnym. Nie ma co ukrywać na pewno fakt, że tak dostępny jest internet, tak dostępne są nasze smartfony, telefony. Dezinformacja jako zjawisko szersze i fake newsy są łatwiejsze do, do pojawienia się w przestrzeni, ale to też nie jest zjawisko nowe. Jak się można przed tym bronić? Ja mam taką bardzo m, trudną wskazówkę, ale myślę, że to jest jedyna realna droga, żeby, żeby nią zmierzać. Trzeba starać się za wszelką cenę zachowywać spokojną głowę. To znaczy, mówiąc krótko, jeśli trafiam na jakąś informację, e, która w jakikolwiek sposób mnie pobudza emocjonalnie, mm -hmm. sprawia, że ja się czuję bardzo mocno zaintrygowana, bardzo zirytowana, czuję, że coś robi to z moją emocjonalnością, warto się zatrzymać, trzymać, bo prawdopodobnie to jest ten moment, kiedy trafiliśmy na. Jakieś oszustwo, być może niecelowe, ale prawdopodobnie celowe. Ktoś celowo próbuje zawładnąć naszymi emocjami po to, żeby nami manipulować. Fake newsy, deinformacje generalnie do tego, do tego służą. No tak, tu wkraczamy w tę sferę rola emocji w odbiorze informacji. No, wie Pani, dla jednych może to być wzburzenie, emocja maksymalna, tak. a dla innego przeczyta i przejdzie do porządku dziennego. Tak, to prawda. Natomiast jednak te emocje chciałabym bardzo mocno tutaj wskazać jako coś istotnego w kontekście dezinformacji, fake newsów i jakby radzenia sobie z nimi. Dlaczego? Dlatego, że wbrew temu, co nam się może wydawać, naprawdę nie ma osoby, która jest odporna na fake newsy. I bardzo często informacje nieprawdziwe dlatego są takie skuteczne, że trafia Pan na taką informację, która de facto zawiera prawie samą prawdę. Mhm. 90% informacji jest prawdziwa. Jest tam jedno drobne kłamstwo, na które Pan się nabierze, czy ja się nabiorę, ponieważ ta informacja bardzo dobrze łechta moje ego. Bardzo dobrze wpisuje się w to, jak ja chcę widzieć świat, jak chcę dzielić świat na taki i na inny, jak chcę obserwować pewne rzeczy. To może zabrzmi trochę dziwnie, bo teraz uderzę w swoje środowisko dziennikarskie, bo właściwie dziś w internecie każdy może być dziennikarzem. Tak. A ja pamiętam, że trzeba było często trochę wiedzy zdobyć, umieć to napisać, sprawdzić przede wszystkim. Dziś właściwie chyba o tym się w ogóle nie mówi. Co mi przychodzi na myśl, często celowo, w wannę, a niech się ludzie martwią. Mam nadzieję, że tak bardzo źle nie jest, ale jeśli pan tak mówi, to rzeczywiście chyba jest... Ale ja obserwuję, że wystarczy, że Można... ktoś gdzieś był na jakiejś imprezie i za chwilę jest w internecie tak, relacja. To, to może powiedzieć, że to jest takie dziennikarstwo obywatelskie, chociaż rzeczywiście ja bym się tutaj bała używać i nie chciałabym używać słowa dziennikarstwa, ale tak jak pan mówi, rzeczywiście dzisiaj każdy może, może wrzucić gdzieś tam, podać dalej do redakcji swój filmik, mhm. swój komentarz, swoje zdjęcie i jest to traktowane bardzo poważnie jako materiał sprawdzony. My też mamy jako, jako każdy człowiek taką, taki odruch, żeby to, co widzimy właśnie w w telewizji, w mediach traktować jako coś sprawdzonego. Niekoniecznie tak jest. Rzeczywiście ta czujność na najwyższym poziomie jest, jest bardzo bardzo istotna. Podam znowu taki przykład międzypokoleniowego błędnego myślenia o naszej podatności na fake newsy. Bardzo często to też jest przewrotność. Kiedy pytam młode osoby, czy one się czują narażone na fake newsy, mówią, mówię teraz o takich 12 15 latkach mówią absolutnie nie, my jesteśmy odporni na fake newsy, ponieważ fake newsy są tylko na Facebooku, a Facebook jest dla starych ludzi. <laughs> To jest jedna strona. Druga strona jest taka, że bardzo często starsze osoby, które głównie czerpią wiedzę o świecie z telewizji, są przekonane, że są odporne na fake newsy, bo nie czerpią wiedzy z internetu. Tylko takie osoby nie zdają sobie sprawy z tego, że bardzo często dziennikarze, którzy przygotowują materiały prasowe czy też wydanie wiadomości codziennych do dużych stacji telewizyjnych, czerpią swoje informacje, swoją wiedzę de facto, czy też swoje newsy, właśnie z internetu, z mediów społecznościowych. I teraz pytanie: to, do czego Pan właśnie na początku nawiązał, e, gdzie jest ta rzetelność dziennikarska i czy ona jest wystarczająca? Po pierwsze, rzetelność na takim poziomie mojej odpowiedzialności świadomości, ale po drugie właśnie tych narzędzi umiejętności, które, które mamy, czy też ich nie mamy jako dziennikarze. A co to znaczy informacja obiektywna? Powie Pani, każda stacja telewizyjna, każde medium ma swoją politykę. Niektórzy nawet brutalnie mówią, że kto finansuje, ten narzuca politykę w danym medium. To ostatnie, o czym Pan powiedział, z mojej perspektywy jest po prostu nieetyczne. Natomiast z drugiej strony też musimy być uczciwi i powiedzieć, że już samo wybranie jakiegoś tematu do rozmowy, do przedstawienia w, w treściach wydarzeń, faktów, informacji społecznych, już jest jakąś, jakimś brakiem obiektywizmu, bo na czymś się skupiamy. Przez pryzmat siebie, swojego doświadczenia, być może swojego pracodawcy, postanowiliśmy o czymś porozmawiać. Natomiast to, co rzeczywiście jest chyba szczególnie niebezpieczne, to jest Zajmowanie się jakimś tematem po pierwsze bez potrzeby w ogóle chęci zadania pytania o faktyczne... E, intencje stojące za osobą, która jakąś, na przykład, jakąś czynność wykonuje, bez chęci zb zbadania go i pogłębienia. To jest, mi się wydaje, on największy chyba taki zarzut, który można niektórym e, dziennikarzom także niestety po, postawić. E, a druga sprawa to jest kwestia intencji. Jeśli rzeczywiście te intencje są takie, że ja stawiam sobie tezę i chcę za wszelką cenę doprowadzić mojego rozmówcę, e, czy też materiał, który szykuję do, do tej odpowiedzi, którą sobie założyłam, no to mamy ogromne, ogromne niebezpieczeństwo i tym bardziej e, bardzo istotne jest to, żebyśmy się jako zwykli zwykli mieszkańcy, zwykli mm, słuchacze, internauci, widzowie uczyli tego, jak te ewentualne zmanipulowane materiały rozpoznawać, bo tak jak wspomniałam, często dezinformacja, fake newsy są manipulacją bardzo celową, ale często mamy do czynienia z taką misinformacją, która de facto wynika trochę z naszego niedbalstwa, także jako dziennikarzy. Czyli jaka rada teraz na wakacje, bo zapewne pojedziemy z telefonami, z laptopami, z komputerem na urlop i będziemy tam od czasu do czasu, jedni mniej, inni więcej. Jaka rada? Trafisz na informację, która cię doprowadzi do szału, to lepiej odłóż to. Otóż telefon, napij się chłodnej wody, <laughs> dobrego frapę z, z kostkami lodu i staraj się podejść do tego na spokojnie. Naprawdę, szanowni państwo, jakkolwiek to dziwnie brzmi, emocje to jest nasza pierwsza podpowiedź, że ta informacja, która do nas dociera, jest stworzona po to, żeby nas wybić z naszego spokoju i sprawdzić, żebyśmy byli bardziej manipulowalni. I w tym momencie postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. dziękuję pięknie. E, Martyna Wilk, ekspert do spraw bezpieczeństwa cyfrowego, była gościem rozmowy przy oknie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.